Szczęść Boże, siostry i bracia, Gisella Cardia, Trevignano Romano, Włochy, 3 października 2021 roku, orędzie Maryi. Dzieci moje, dziękuję, że posłuchaliście mego wezwania w waszym sercu. Dzieci, moje maleństwa, tak wielu będzie tych, co się oddalą, lecz tylu innych przybliża się do wiary, gdyż pojęli, że jest jedynym zbawieniem, ocaleniem. Powróćcie do tworzenia maleńkich wspólnot, idźcie za Ewangelią i za prawdziwą doktryną wiary. Dzieci moje, zmierzacie ku trudnym czasom, ale nie musicie się lękać, gdy wasze serce jest dla Jezusa. Ewangelizujcie, a nade wszystko dawajcie świadectwo. Dzieci moje, wasze modlitwy dają mi radość, a przede wszystkim pocieszają serce mojego Jezusa. Skorzystajcie z tych czasów, bo niedługo Eucharystia zniknie. Bądźcie apostołami mojego serca i przygotujcie się, ponieważ wszystko jest gotowe, aby pisma się wypełniły. Módlcie się za Kościół. Dziś bardzo liczne będą łaski, które na was zstąpią. Teraz was zostawiam z mym matczynym błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, w imieniu Maryi zachęcamy was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia. Prośmy Maryję o światło, co w naszym życiu może stać się darem złożonym naszemu Ojcu jako przebłaganie za grzechy świata, braci i sióstr i swoje. Do czego, siostro i bracie, zaprasza cię Maryja? Z jakim światłem przychodzi do ciebie twoja miłująca mama? Czy masz siłę i odwagę, by to odkryć? Siostry i bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję, tak by zgodnie z wolą Boga, naszego Taty, orędzia dotarły do jak największej liczby Jego dzieci. I módlcie się, byśmy dalej w woli Bożej prowadzili ten kanał. Bóg zapłaci.